poprzez pola, poprzez łąki, fruwały se dwie biedronki. Siwy dym, gdzież te gospodarstwo? No, szkurna, mam tutaj mapę. Na lewo, w prawo i potem znowu prosto i potem na lewo i w prawo, a potem w lewo. No to tak szedłem. No i se idę. Miał być tutaj jakiś asfalt. Droga... polna. Z drogi polnej... No słuchajcie, no do jasnego diabła, no. Gdzie ja mam szukać tego diabła, no? Słuchajcie, dokładnie to ja do diabła dzisiaj idę. Chociaż... O, jest! Trafiłem! Podgląd, czy to on na pewno? Jest Diablo! 0902, to on! Trafiłem do ciebie! Hej! Witaj wujku, na mojej farmie. Ach, no w końcu. Pojęcia nie masz. Jak ja tutaj błądziłem po tym całym mieście. Przecież macie takie duże miasto i to jeszcze drogi nieopisane, że ja normalnie w tym moim planie, zaplanowanym w planie się pogubiłem w tym twoim mieście. Ale w końcu jestem. Wjechałem na twoją farmę. Jak się z tym czujesz, Diablo? No, w sumie bardzo fajnie. Niebiańsko. Nareszcie ktoś podziwi moją ciężką pracę. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony wujek Bohun oraz Diablo 0902. To jest kolejny wjazd na farmę na mapie, która nazywa się... Tappenbach. Powtórz. Tappenbach. Jeszcze raz głośno, ale wolniej. Tappenbach. Widzicie, jak się spisał? Ach, super. Teraz już każdy wie, co to za mapa. A wiesz co, może podlinkujemy tą mapę gdzieś tam potem w opisie do filmu, nie? Żeby każdy wiedział, co to za diabeł. Bo, kurczę, mapa tak na pierwszy rzut oka, jak tutaj sobie tak szedłem, dość ładnie wygląda. A ty dzisiaj nam ją pokażesz, ale przede wszystkim co pokażesz, to swoje gospodarstwo. Co ty na to? No, z przyjemnością. W sumie będziemy pokazywać dwa gospodarstwa, bo dwa są, należą do mnie w sumie. Do diabła, aż dwa gospodarstwa. W takim razie ja się już tutaj pieklę, żeby to wszystko zobaczyć. Prowadź. A to wujek, od czego zaczynamy? Od zwierząt czy... Zaczynamy od... z tego miejsca. Tak będzie najlepiej. Czyli gdzie my jesteśmy teraz? Co to właściwie jest? No to jest moja pierwsza taka mniejsza wieś, czy w ogóle ta farma. Która jest w ogóle przystosowana jako krowy. Tutaj właśnie jest hodowla krów. Czyli masz tutaj jednym słowiu oborę oraz widzę również hangary przygotowane na to, żeby zmagazynować sobie tutaj, no raczej maszyny, aniżeli jakiekolwiek. Masz tutaj coś na kiszonkę? Bo co tu jest takie wielkie? To jest to jest na odchody, tak? Tak, tu jest płynny obornik. Pełny obo... Ale kurczę, płynny. Ty... I ja powiem ci, że jeszcze na żadnym gospodarstwie nie widziałem akurat takiego obornika. Taka mało spotykana, że tak powiem... rzecz, bo zazwyczaj obornik jest tam gdzieś pod ziemią, albo jakiś tam po prostu basen z tego jest zrobiony, a ty masz taki okrągły. Tego jeszcze nie widziałem na żadnej innej mapie. Fajnie to wygląda. Nie dość, że niezwykły, to jeszcze dosyć pojemny, bo zauważę, nie jestem pewien, ale tutaj, jak miałem na jednym gospodarstwie, to miałem 120 tysięcy litrów i to zajmowało zaledwie chyba 12%, więc też pojemny w sumie. Ale co jeszcze jest bardzo wyjątkowego w tym, jakby to powiedzieć, silosie na te odchody? No, też wyjątkowo capi. Idziemy dalej. Och, jakie tu masz piękne wyjście do krówek. Można tam przeskoczyć? Czy twoje... Albo można sobie otworzyć równie dobrze, bo one twoje krowy nie są wściekłe? Czy można tam wejść? Można. A ja tak jak były prezydent przez płotek przeskoczę. A co? W końcu też jestem elektrykiem z wykształcenia. Może zostanę jakimś prezydentem Polski w przyszłości kiedyś. No tak czy inaczej. No kurczę piórko ty, te krowy mało tutaj mają miejsca. Myślałem, że to będzie taka duża łączka, czy też pastwisko. A one tutaj jest tak właściwie miejsca mało mają. Tutaj głównie w krowy inwestujesz, czy masz też inne jakieś zwierzaki? Nie, tutaj w sumie praktycznie tylko są zainwestowane w zwierzęta krowy. Aha, kurki nic? Kurki nic. Barany krowy... też nic? Nie, krowy to jest mój ulubiony dział, więc... Masz rację, dość baranów chodzi. Także, no. Zobaczmy twoją oborę, bo ja widzę, że masz tutaj również takie fajne urządzonko, czyli można powiedzieć, twoja farma jest dość nowoczesna. Czyli to jest jakiś mieszalnik pewnie, tak? Tak, tu się podaje kiszonkę, słomę i trawę i oni i to im segreguje jakby po ileś tam procent danego tego. No właśnie, ale czego tutaj szukałem tak od samego początku, tylko zobaczyłem ten mieszalnik, bo tutaj masz magazyny, ale czekaj, tu masz co masz? Tutaj masz... Tutaj jest. Aha, nasiona.
I opryski, ale dobra, bo szukam tutaj miejsca, gdzie się u ciebie magazynuje właśnie słomę. O, tutaj jakaś droga polna do góry, ale gdzie tutaj masz coś, co się magazynuje, żeby do tego mieszalnika wsypywać? To powiem ci tak, wujku, to jest bardziej, nie wiem, czy autor to nie przemyślał, czy ja to po prostu używam na takiej zasadzie, że w paczce modów jest jest dodany mod, który tworzy ci triggery do wysypywania. Aha, ja po prostu i podjeżdżam sobie po prostu przyczepem, załóżmy tutaj, i wysypuję. Mam ten, wstawiam sobie jakąś tam halę i sobie, no muszę jakoś tam... Ale te triggery są zgubne, bo nieraz słyszałem, i też w sekcji komentarzy pod moimi produkcjami czytałem od moich widzów, że te triggery na niektórych mapach gubią te nasze zasoby. To znaczy się tutaj sobie gdzieś coś wysypiesz, zaznaczysz sobie, że i wysypujesz tam, zapisujesz grę, ale w momencie, kiedy nextem time'em wbijasz do gry i szukasz tych plonów tutaj, gdzie wysypałeś, one nagle znikają, ich nie ma. Także to wszystko zależy pewnie od mapy. Albo może też od aktualizacji gry, bo teraz ostatnimi czasy tego nie słyszałem, a aktualizacja mapy teraz już jest, no nie pamiętam jaki, coś 1.4.2, tak? Czy jakoś tak? Coś takiego chyba, .1. Plus także jeszcze... może po tej aktualizacji coś się zmieniło. Z drugiej strony też możliwe, dlatego że są w sumie dwa mody. Są takie, gdzie się kupuje jako obiekt w grze, tak? Ten na wysypywanie i się tam podjeżdża i wysypujesz, a jest drugi, który tworzysz automatycznie z przyczepy. Tam Ctrl T zmienia sobie kierunek przyczepy i Ctrl L tworzysz. Bo są jakby dwie opcje. No to tutaj mamy w sumie mój pierwszy jakby podwójny komplecik, czyli Ale ciągnik masz ładny, to trzeba przyznać. Bardzo ładne reflektory. No. Kurczę, jaki on jest Diablo, on jest taki jak ty, Diablo. No, jeszcze mój ulubiony kolor. Czerwony? Piekielny kolor. Taki gorący, hot kolor. I tutaj co jest? Jelonek. No i tu jest jelonek. To jest dokładnie ten model 7310R. To on ma zapas 260 koni mechanicznych. Czy masz jakiś pojazd, żeby nas obwozić po tej farmie? Czy może ja wsiądę do jednego ciągnika, a ty do drugiego i pojedziemy? Bo z tego co zdążyłem zauważyć, mój drogi Diablo, ty masz potężną mapę. Przecież tutaj jest ponad 200 pól, z tego co zdążyłem zauważyć, ponad 230 na pewno, a też nie zauważyłem najwyższej numeracji, jaka tutaj jest. Ile tutaj w sumie tych pól jest i czy wszystkie są grywalne? Tak, wszystkie są grywalne, tak w sumie nie pamiętam centralnie, tam jest chyba 256 pól, w tym z chyba 160, to jest takie w sumie połączone ze sobą, oddzielone takimi winoroślami, jak to można nazwać, i to są 256, powiadasz? Tutaj najwyższą cyfrę zauważyłem 235. Chyba, że naprawdę padło mi na wzrok. 230... Albo ja się pomyliłem po prostu. No najwyższa cyfra, którą tutaj widzę, to jest 235, tak, natomiast tak, widzę tutaj dwa miasta, teraz jesteśmy blisko tego największego miasta, w którym się pogubiłem, bo normalnie se tam nie pooznaczali dróg i widzę, że przy biogazowni jest kolejne miasto, takie już mniejsze, ale też jest takie, taka mini zabudowa koło pola numer 93, tak bardziej na lewą stronę tej minimapki. No dobrze, w takim razie chciałbym zobaczyć tą farmę, te miasto. Czym mnie tutaj obwieziesz? Co mi zaproponujesz? No to wujku, wybieraj sobie albo czerwonego diabła, albo zielonego kaktusa. Weź sobie któregoś. Dobrze, niech będzie. Ja wsiądę do zielonego, a ty diablo jedz sobie tym twoim krwistym, ulubionym. No przecież byłbym, wiesz, no nieuprzejmy, gdybym nie pozwolił ci jechać twoim ulubionym ciągnikiem. Ja zauważyłem, że tutaj... Czekaj, ja się to odpalał tu u ciebie. Enter, to jest odpalanie silnika i Ctrl spacja, to jest ten ręczny. Czyli masz ten sam chyba mod co ja, tak? Tak, ten sam. Dobra, ja po prostu pojadę za tobą i gitara. Poczekaj wujku, ja sobie tu muszę tylko, bo to jest, gdzie my stoimy, akurat jest zaparkowany, gdzie wysypuje się kiszonkę, więc muszę na chwilę odjechać tutaj, żeby tą przyczepę odpiąć. Ja też muszę odpinać, czy nie muszę? No nie wiem, wujku, ja chcesz jechać z cysterną do płynnego bornika, no to jedź sobie. Nie, bo my tutaj jako tak opracować nie będziemy. Słuchaj, ty nie masz tego manualnego odpinania, tak? Nie, nie ma, właśnie. Nie masz, dobra, w takim razie... To sobie podjedź tutaj koło tej, gdzie jest do tankowania i sobie tu gdzieś odczep, tak, ja no, to bo sobie na pryzmie nie mogę tego zrobić. No, tak. Nawet się nie wyświetla taka opcja.
Więc ja sobie tutaj po prostu odepnę, a ty potem zrobisz sobie porządek, okej? Mhm, dobra. Dobra. Ja teraz nie jadę na kierownicy, tylko jadę na klawiaturze. Odzwyczaiłem się od prowadzenia na klawiaturze, także będzie ciężko. Wujku, ty masz pod spacją te zmiany kierunków, tak? Nie, nie pod spacją. Pod spacją mam spację. Znaczy to jest hamulec ręczny. Jakie jest zmiana kierunków? Chodzi mi o to, że... jak na wsteczny teraz rzucić? Tylko to mnie interesuje. Na wsteczny? No to powinieneś mieć właśnie pod spacją. A kontrol spacja to jest ręczny. A pod spacją zmieniasz sobie tą strzałkę, góra-dół. Na odwrót jest u mnie. Na odwrót? Tak. To się, no to się buguje. To jest tak samo jak te panele interaktywne w traktorach. Raz jest pod spacją, raz jest pod shiftem, a raz jest pod kontrolem. No wiesz, to taka mechanika czasami zawodna. Dobrze, w takim razie pooglądamy sobie tą twoją panelę. Wujku. Jeszcze tutaj chodź na szybko, bo nie sprawdziłeś ile ten... No, gdzie są silosy tutaj w sumie są właśnie. Bo to jest mój główny ten. Co? Ja sobie zbieram moje zboża, które są z pola. Byś pokazał najwyżej w ostateczności, jakie są na komputerku liczby, żeby byli ciekawi. Aha, proszę bardzo. To jest zawartość silosów Diablo 0902, żeby nie było. Czyli ty głównie tutaj pszenica, tak? Jęczmień, słonecznik też tutaj masz? Mhm, twój ulubiony, wujku. Proszę nie wypowiadać więcej tego słowa w mojej obecności, bo normalnie trzasnę laciem. Żartuję. Dobra, nie no, prędzej czy później na farmie 17 niestety będziemy mieli do czynienia ze słonecznikiem, kurza jego twarz. No trudno, chyba się przesiądę na innego symulatora farmy. Widzicie? Słonecznik tutaj jest. Słonecznik. Siwy dym. Dobra. Diablo? Tak? Ty masz cichszy ciągnik w środku? No raczej. A pokaż. No sobie zobacz, wujku. Tylko on teraz ci się drzwi otworzyły. A dlaczego ja nie jestem w środku, tylko co się tu w ogóle aha, dzieje? Kliknij ten delayed na klawiaturze. Bo to jest animacja wchodzenia taka kamerą i ona się buguje często w tym traktorze. Aha. Mogę nim jednak pojechać? To ci jest lepiej wytłumiony? Ja, bo ten zielony jelonek tak się drze w środku, że boję się, że po prostu mi ciebie przegłuszy, wiesz? Mhm, dobrze. Wujku, jak jeszcze nie będziesz miał problemy z jazdą na klawiaturze, tak? No, na razie nie mam. To jak klikniesz scrolla na myszce, to masz, włącza ci się sterowanie myszką i wtedy kierownicą kierujesz, wiesz, myszką na boki. Wow! Toś mnie teraz, że tak no, powiem, no, to powinno ci się wygodniej jechać nawet. Ja zawsze jak w kabinie jadę. Fajnie! To sobie to włączam. Na taki skręt. Ja nigdy nie sterowałem tak myszką w ty. No. Jejku, jakie tutaj są modyfikacje, jaki jest potencjał tych modyfikacji w ogóle do farminga. Dobrze, to jedziemy teraz na drugą farmę. Potem sobie zwiedzimy resztę mapy najbliżej. A jak się to wyłączało? Aha, jeszcze raz, kółko. Dobra, bo chciałem tutaj się rozglądać też na lewo i na prawo, żeby pokazać... To żeby się rozglądać, to czym jest shifta po prostu? Nie no, dobra, poradziłem sobie. Chodzi o to, że chciałem pokazać piękno tej mapy, bo powiem wam tak, ja troszeczkę po tej mapie polatałem, zanim spotkałem się z Diablo i powiem wam szczerze, całkowicie szczerze, pod przysięgą i z ręką na sercu, ja nie widziałem jeszcze tak pięknej mapy. Ta mapa jest niesamowicie ładna. Tutaj szczegóły tej mapy są dopracowane i przede wszystkim infrastruktura dróg, przemyślane te drogi i przemyślana w ogóle cała mapa. To naprawdę imponujące. Tutaj coś widzę na panelu, mi mruga koło tego monitora. To jest wszystko interaktywne? Tak, to wszystko jest interaktywne, możesz sobie zmienić kamerę, masz, jak klikasz sobie interaktywny, to masz te monitorki po boku i tam możesz sobie nawet zobaczyć, ile masz w przyczepie, to jest wszystko tak, to są jedne z najlepszych modów, jakie są do tego LS-a. Żartujesz? No, on ma tam wszystko, ma dość podgląd, możesz sobie podpiąć przyczepę i w traktorze na monitorku będziesz miał wyświetlone, ile masz w przyczepie na przykład. Wiesz co, to naprawdę z takimi modyfikacjami do FS-a 15 będziesz żal przeskakiwać na 17. No bo chyba nie szybko doczekamy się
znowuż dopracowanych. Znaczy, ja czuję tutaj to samo, co czułem w momencie, kiedy grałem na 13 i wychodziła 15. I tutaj po raz kolejny człowiek jest taki troszeczkę potargany. Co robić, czy przeskakiwać, czy nie. Dobra, teraz jesteśmy... Na tylko drugiej, bo cię nie widzę. Aha, dobrze. No, jestem koło ciebie. W takim razie oprowadź nas po tej farmie i co tutaj robisz? No tutaj jest jakby... no to jest druga farma, która też jest która jest też równie do trów przystosowana. Tylko że to jest taki problem, że albo autor to już jest zrobione na przyszłość, tak? Albo po prostu ja nie umiem obsługiwać moda. Bo tutaj widzi wujek co jest. Jaki man ładny. No, ładny man. No, do transportu zwierząt i właśnie to jest przystosowane tak, że ten man, powinienem tym manem jechać na tamtą farmę, wziąć sobie krowy i na przykład połowę przywieźć tutaj, tylko że właśnie, no, ja, nie idzie, o. I właśnie nie wiem, czy to po prostu... Nie prądzi. No, jeszcze nie prądzi i właśnie nie wiem A nie jest to tak, żeby do prawidłowego działania tej modyfikacji, użyć innej modyfikacji, bo takie rzeczy czasami się dzieją. Autor wszystkie mody, które są były potrzebne, tak? Wraz, które były potrzebne do na przykład dobrego działania tego mana, bo on ma też swoje skrypty oddzielne na wyładunek, takie rzeczy. To wszystko to już było pobrane, więc moim zdaniem nic wziąłem ten. Nic jakby nie popuściłem. Nie popuściłeś. O, opuściłem, no właśnie. Pierwsze słowo się rzekło, to jest najważniejsze, że Diablo nie popuścił. Nie popuszczę tych modów. Nie popuścił. Tu jest twoja chata, rozumiem, tak? No, tak. I tutaj, wujku, sobie otwórz te małe wrota tutaj. Gdzie? Tutaj, przeden. Chodź. No, chałupa i stodoła, tak? Obok? Tak, i niech pan... pan, Boże. Niech wujek sobie zobaczy mój największy dobytek. A, no już ty w mordę jeża. No toż to case przecież jest. No. Nie największy, ale już z większych. Case. To jest jedyny twój kombajn, czy coś jeszcze masz? Nie, to jest jedyny. Tak większy mi na razie tak niepotrzebny. Skromnie. Znaczy tutaj masz małe pola, to po kiego trzeba ci tego dużo. A powiedz ty mi jedną rzecz, ty grasz sam na tej mapie, czy grasz multiplayerze z kimś, czy to jest? Tam potem sobie natchnie mnie i kolegę, żebyśmy sobie razem podali, to włączę to jako serwer i potem razem sobie podramy. To jest takie w sumie... Tam sam to znalazłem, sam to wszystko zacząłem, a potem kolega zaczął tak dołączać. I jak długo grasz na tej mapie? Tak ogólnie? Czy tak jak ci wujku mówiłem, wiesz? No tak ogólnie. Coś... Tak od kiedy tak grasz? Mam nadzieję, że nie od dwóch dni, czy dwóch godzin. Nie, ona będzie tak, ja ją znalazłem z... 3 tygodnie temu, miesiąc, tak, no tak miesiąc i 2 tygodnie, coś w takich zakresach. Tutaj jeszcze jedna półtora obra. Miesiące. Słuchaj, co wspominałeś o utracie save'a? No tak, no to właśnie, no to jest, właśnie dlatego się pytałem ile godzin, bo ten save jest przegrany, może będzie miał tak 4 godziny w sumie, bo musiałem wszystko jakby zboża od nowa zbierać, no i cheatersko dodać sobie pieniądze, żeby zakupić od nowa maszyny. Tutaj widzę mod wapna, tak? Tak, jest mod wapna. A jakie tutaj są jeszcze mody zintegrowane z tą mapą? No jest ten, zbytnio... No jest, chodzi ci o takie, które są jakby no widoczne, przykład, czy ten? No takie, no jest ten mod sieczki, że z kombajna lecą. Ogólnie wszystkie mody, które mogą być, są dostępne do farminga, są tutaj. Czyli na tej mapie, więc ona... Mod wody, mod tak. Orki i tak dalej, tak? Tak, wszystkie co tylko wyszły jakby... Takie skrypty do farminga są w tej mapie jakby zaimplementowane. No mapa naprawdę wygląda dość imponująco, to powiem szczerze, że nawet tam ten horyzont też ładnie wygląda. Coś na co ja zwracam bardzo dużą uwagę, czyli po prostu spójność kolorystyczna, bo nieraz jest tak, że no dobrze, no tekstury teksturami, ale ten horyzont wygląda tak jakby wyciągnięty z innej bajki i tutaj ta kolorystyka pasuje, ona jest jednolita, ona jest po prostu zintegrowana z całością i to tworzy komplet, że tak powiem, kurczę, otoczenia jak i samej mapy. Pozwól, tak? Wójtu, że ci przerwę na chwilkę, ale mnie tak cofa, że to jest po prostu... Ja nie jestem w stanie wyjść z tej farmy, co przed chwilą na niej byłem, bo ja ciągle jestem koło wejścia i mnie cofnie z powrotem do wejścia. Wyjdę, znowu mnie cofnie. Ale to po prostu użyj knifu pod tytułem tapnięcie do kolejnej maszyny i problem masz z głowy.
Ja tutaj, jasne, ja tutaj i tak, że tak powiem, z lotu ptaka, czyli wykorzystuję tą twoją kamerę, którą masz pod scrollem. Ja się bardzo cieszę, że wy gracze stosujecie tą modyfikację, bo dzięki tej modyfikacji ja mogę we wjazdach na farmę, no po prostu pokazać te farmy z lotu ptaka. Także to nie jest pierwszy taki wjazd, gdzie mogę skorzystać z tej opcji widok z góry. Ja widzę, że tutaj, no to co mówiłem wam wcześniej, piękno tej mapy, dbało o szczegóły, mamy tutaj nawet cmentarz, kapliczkę, tam gdzieś widziałem kościół, widziałem tam gdzieś jakiś park, widziałem jakiś pomnik, jakiś ratusz, ryneczek, słuchajcie, pranie, tutaj sąsiedzi po prostu, no widać ten element życia, że coś tutaj się dzieje, każde gospodarstwo jak widzicie jest inne, tutaj nawet jakiś dom się buduje, no fajnie, widzę samochody, nie tylko takie osobowe, ale i użytkowe, jakieś tam specjalne pojazdy. No to fajnie to naprawdę wszystko wygląda. Dodatkowo widzę przychodniów, którzy sobie po prostu chodzą gdzieś tam ulicami. No super, drogi utwardzone, gruntowe, takie, siakie. Tutaj mamy nawet konie na wypasie. Proszę bardzo, mamy tutaj zakup roślinek. No, super to naprawdę wszystko wygląda. Ja jestem pod wrażeniem tej mapy. Naprawdę tak, dobrze dopracowanej mapy dawno nie widziałem, bo zauważcie, że tutaj nie widać nigdzie prześwitów między budynkami, między tymi domkami, gdzie zdarza się to nawet najlepszym mapom, a ja tutaj nie widzę takich prześwitów. Jest naprawdę mapa bardzo dopracowana i widać, że autor tej mapy spędził nad nią bardzo dużo czasu. Żeby tutaj nie było, że tylko ja gadam, Diablo, powiedz nam, czy tylko i wyłącznie zajmujesz się żniwami tych wszystkich zbóż, czy coś jeszcze tutaj robisz oprócz hodowli bydła i właśnie uprawy tych zbóż? No w sumie to już, wujku, szczerze nic, no robię to, co nic, się... Nic? Nie, leśnictwo, powiem ci, wujku, tak, że z leśnictwem u mnie jest takie przekonanie, że to jest w końcu farming i ja tu głównie siedzę we farmingu, czyli masz farmy, przekonanie. Tak, to drewno to jest takie, moim zdaniem, takie dopełnienie czegoś, nie mieli czego włożyć nowego, to włożyli drewno, takie moje małe zdanie na ten temat. Znaczy, ja bym to inaczej tutaj ujął. Znaczy, eksplorowali rynek moderski, o, czy też po prostu zaplecze moderskie, o, w taki sposób i znaleźli coś, co ich zafascynowało. Dobra, wujek, to chodź jeszcze raz na tamtą farmę, albo się po prostu tepnij do tych dwóch, tych John Deere'ów, bo tak piechotą jeszcze, to chwilę będziemy zajmować. Jeszcze chwileczkę, ty pozwól mi nacieszyć się pięknem tej mapy, a przy okazji też naszym wspólnym widzom, bo czegoś takiego oni pewnie też nie widzieli, żeby mapa była tak ładnie dopracowana. Przyjdzie i czas na twoje gospodarstwo, za chwileczkę cię poproszę, żebyś nas tam zaprowadził. Tutaj widzę kombajn, ale on jest niegrywalny, tak? To jest nie, właśnie... to jest, bo tu jest mod, który się nazywa, nie jestem pewien, to jest po prostu mod, który... w jakiś sposób może ci maszyny uszkodzić. Reherować. Tak, i tutaj sobie podchodzisz, podjeżdżasz i on może sobie traktor naprawić, czy coś takiego. Tylko jeszcze jestem podczas, bo to są mody z takiej wysokiej półki, że tu trzeba rozumieć te mody i ja jestem podczas no. Trzeba to poogarniać. Tak, bo to jest w ogóle, ten mod właśnie na to naprawianie, to jest stworzony specjalnie pod tą mapę przez samego autora mapy, więc to jest... Aha, taka indywidualna modyfikacja, tak. Plus cały modpack, który wyszedł do tej pory, tak? Tak. O kurczę, no to czemu ty od razu nie mówisz o takich smaczkach, no? Bo jak ja cię zaraz laćkiem, Diablo, no, come on. Ja właśnie chcę, żebyś ty mi opowiedział tutaj o takich rzeczach, które nie spotkamy na innej, przeciętnej, bo też lekko ponadprzeciętnej mapie. Więc Diablo, zapytam cię jeszcze raz, tak oficjalnie i w zasadzie zadam ci pytanie, które już słyszałeś na poprzednich wjazdach. Gdybyś miał polecić tą mapę, gdybyś miał powiedzieć, czym ona się wyróżnia, to co byś powiedział? Przemów do narodu. No to na pewno się wyróżnia swoją dokładnością i tym, że jednak ona jest dopracowana moim zdaniem do perfekcji, plus jeszcze nawet słabe komputery są w stanie ją uciągnąć, ponieważ ma naprawdę optymalizację, ma taką fajną, jakbyście uruchomili farminga na podstawowej mapie bez modyfikacji. No i plus jeszcze tyle skryptów, tyle... Ja mimo, że ten miesiąc grałem na tej mapie, to ja nadal uczę się obsługiwać niektórych modów, tak jak słyszycie, tak więc z góry naprawdę polecam tą mapę.
Czyli dobra optymalizacja pomimo tego, że przypomnijmy, mapa jest potężna. Przypominam, że tutaj jest ponad 235, znaczy ja tutaj zauważyłem najwyższą cyfrę 235, no może gdzieś tam jeszcze jest wyższa wartość. Tak, wujku, jest 235, to jest najwyższa. 235 pól, które oczywiście można uprawiać i zobaczcie, że te pola są naprawdę różne. Mają nie tylko to, że mają różną kubaturę, że one po prostu też mają różne kształty, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że tutaj są wszystkie trzy rodzaje tych pól, czyli małe, średnie i duże. Nie ma tutaj, widzę, odosobnionych łąk. Tutaj są po prostu tylko ponumerowane pola, które się kupuje. Wszystkie są do zakupu. A więc mamy wyzwanie. 235 zakupów, jeżeli chodzi o pola. Czyli jest co tyrać w tych polach. To jest po pierwsze. Po drugie mamy potężne miasta. Jedno potężne miasto, mniejsze miasteczko i jeszcze mniejsze miasteczko. Dodatkowo no ta optymalizacja... No, przede wszystkim ta optymalizacja powinna zaciekawić wszystkich tych, którzy mają no, komputery takie, jakie mają. No, nie będziemy na ten temat dyskutować. Każdy rozumie, co przez to chce powiedzieć. I mogą sobie pograć na tak zaawansowanej mapie w skrypty, w tak bogatej mapie w skrypty. No i to na pewno będzie nie lada pokusa. Domki też widzę, że one są niepowtarzalne. Każdy jest inny. A nawet gdy są jakieś podobne do siebie, to jednak jakieś mają szczegółem się różnią. Ja tutaj na przykład zauważyłem ten domek, ten, który tutaj jest na skrzyżowaniu. Wydaje mi się, że niby go już widziałem, a jednak gdzieś na przykład zauważyłem, że tutaj jest naderwane drzwi okiennicy, a tu chyba nie było. Czy też jest? A jednak też jest naderwane drzwiczki okiennicy. No, no cóż. A więc jednak domki się powtarzają. No trudno, ale wujku, to się jeżeli... tak nie rzuca w oczy. Wujku, jeżeli ci mogę tak powiedzieć, bo żeby dopełnić mojej niewiedzy jakby na temat tej mapy, tak? No. To się doczytałem, że na tej mapie jest zaimplementowane 838 tekstur. Wow. Ale na szczęście chyba nie w HD, bo wtedy to ja nie wierzę, żeby... Nie, to by... No nie, no to takiej w mniejszej rozdzielczości na pewno, przy takiej tej to by ważyła tak jak ta, twoja mapa Nada Salafa Nano. Ty to potrafisz wypowiedzieć, bo ja do dzisiaj nie w głowie. Ja też właśnie. Ta co ważyła 900 mega, o, to... No. Och nie, tamta mapa była duża i początkowo wydawała się bezbłędna, jednak w praniu powychodziły błędy. No ja tam do teraz na tej mapie błędów nie znalazłem. Nie ma czegoś takiego, że ci jakiś silos nie działa, czy też jakaś pryzma, tak jak w przypadku mojej obecnej mapy? No nie, nic takiego nie spotkałem, żeby silosy ten. No jedynie to jest to, co już wujkowi mówiłem i w sumie na filmie też już to było, ale to już nie jest wina samej mapy, tylko po prostu gry, gdzie się po prostu te savey na tej mapie niestety też się umią popsuć. Na tej mapie? No ale chodzi mi przez, że na tej mapie umią się savey popsuć, ale przez farminga na przykład, a nie przez całą mapę. Więc ona nie jest... No tak. No. Nie jest odporna na takie rzeczy. Dobra, w takim razie ja tutaj sobie wejdę na pobocze, żeby mnie jakiś samochód nie rozjechał. I najwyższa pora na to, żeby zrobić ci ilustrację. Popatrzę ci do portfela, chociaż tego zwykle nie robię w realu, ale tutaj w świecie wirtualnym jak najbardziej. Masz 208 076. Skąd ten hajs? Tak jak wujek patrzył na te silosy, tak? To tam w sumie powinno być jeszcze trochę rzepaku, jęczmienia, tylko że... W sumie też były robione zakupy już grając normalnie, więc tak się zmniejszyła ilość tego, no, zasobów w tym silosie, za to przybyło kilka maszyn. Rozumiem. Teraz tak, patrzę tutaj w twój garaż, widzę, że ten pasek, który tutaj odpowiada na całej tej... na całym tym menu, on jest dość tutaj szeroki, co oznacza, że nie masz dużo tych maszyn. Widzę, że byłeś prawdomówny, jeżeli chodzi o kombajn, faktycznie masz jeden z przystawkami, masz też wózek, masz też tutaj siewnik razem z kultywatorem, czyli po prostu nie rozdrabniasz się, tylko jedziesz na całość. Ale kultywator też jest. Do tego jeszcze nie doszedłem, może za chwileczkę. Masz też, widzę, przyczepę samozbierającą, masz opryskiwacz, odważnik, czy też ciężarek, jak kto woli. Kurkę jednak masz jedną. A, kurki są, 300, przepraszam, pomyliłem 300 kurek, a nie jedną.
To gdzie ty te kury? Gdzie ty te kury trzymasz? Tam, gdzie jeszcze wujku nie byliśmy, dlatego chciałem traktorami jechać. To za chwileczkę tam pojedziemy. Mhm. Jak mogłeś zapomnieć, że masz kury? No bo kury to są tylko jajka, więc ja... A może ty no. na kury patrzysz z góry, nie? O, niewidoczne. Tutaj masz, widzę, przyczepkę Rolanda dwuosiową na tym dyszlu. Fendla, tutaj tego nieszczęsnego mana, którego nie umiesz rozkminić. Tutaj widzę odważnik Fendla, tutaj widzę jest... Co to do diabła właściwie jest? To jest na wodę, na mleko, na... Ale co? Które jeszcze na paliwo? Ten Universal Kote. Tak, to jest wszystko do przełożenia i praktycznie to jest jedna z najlepszych cystern, które są do tej mapy, bo jak mleko, tutaj mleko się sprzedaje też manualnie, sam musisz napełnić mleko i sam musisz je wywieźć. Nie zgadza się z tobą. Bo ja sobie nie wyobrażam w tej samej cysternie przewozić paliwo, co przewożę mleko. Ale to wujku, to jest, wiesz, to jest po prostu, które skrypty ma nałożone, no wiem, a ja ją wiem, używam. Wiem, to jest umowne, drażni ja się z tobą. Ja jej używam, piłem. No. No drażni się z tobą, nie? No. Ja używam jej tylko do płynnego obornika. Dobra. Ja czasami jestem taki prześmiewny, musisz to mieć na uwadze. Mhm. Ale i tak się z tobą nie zgadzam, bo ja bym nie przewiózł mleka w tej samej cysternie, co... Jednak gdzieś tam moje sumienie gracza zmusiłoby mnie do zakupienia osobnej cysterny do transportu paliwa, aniżeli też transportu spożywki. No nie, 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 kłóci się to z moją ideologią, przewijamy dalej. Ale chciałem powiedzieć tylko wujkowi, że wujek mi wystraszył, bo ja mówię tak, że on, że tutaj ta cysterna nie przyjeżdża po mleko, tylko samo się wywozi, a wujek powiedział, że się nie zgadzam i się wystraszyłem, to ja się mylę. Taran! Jedziemy dalej, mamy tutaj jelonka, mamy tutaj kosiareczkę, mamy tutaj praseczkę, o tutaj mamy też same, tutaj widzę jest talerzówka, tak? Co jeszcze? I mamy tutaj kolejnego jelonka. No, ten twój park maszynowy jest bardzo biedny jak na tak bogate miasto, aczkolwiek jesteś bardzo skromny, chciałem zauważyć. No mówisz, że jak długo grasz na tej mapie? No tak miesiąc. Aha. W sumie. A ten save jest tak 4 godziny odgrywany. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. To nie tu. To nie tu. 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 A więc tak, moi drodzy. Chcę zobaczyć, jakie tutaj masz uprawy. Masz pszenicę, jęczmień, rzepa, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe, wióry. Paliwo też masz, kompost, lime to jest chyba te wapno, nie? Tak. Co tu jeszcze masz? Kompost znowu. Czekaj no, poprzewijamy. Co tutaj jest? Ryje, to co to jest ryje? To jest, Boże... To jest żyto chyba. Ray to jest żyto, a out to jest... Jeszcze raz, powtórz. Halo, halo? Halo, tak? No, powtórz. Rej to jest żyto, a out to jest owies. Chciałem, żebyś ci to powiedział, bo ja nie byłem pewny, dlatego nie chciałem siać propagandy, bo ja tego na swoich mapach nie mam. Widzę, że masz też żywiec, masz też te krówki i czekaj, no, bo ty tu masz dwa rodzaje krów. Czym to się różni? No tu są jakieś krowy ze smoczkiem, że co? Że malutkie krówki i duże krowy, tak? To jest właśnie, to jest chyba, to ma wspólne to samo chyba co z tym manem i przewożeniem zwierząt, czyli to jest po prostu już zamysł w przyszłym update'cie, że będą te cielaki do kupienia i małe owce i te świnki też, bo świnie niby też już są w kategorii pod i, ale jeszcze nie ma ich w sklepie na przykład do kupienia. I taka ciekawostka, w farmingu 17, jak będziemy mieli dużo świnek i krówek, to one same będą się rozmnażać. Także, moi drodzy, warto tym się zainteresować. Zresztą w farmingu 17 będzie dużo ciekawostek i na pewno nie zgodzę się z tymi osobami, które stwierdzą, że w farmie 17 to będzie odgrzewany kotlet. Bo to zdecydowanie nie będzie odgrzewany kotlet, ma za dużo nowości, żeby powiedzieć, że jest to odgrzewany kotlet. A tylko taka ciekawostka. W takim razie, moi drodzy, jedziemy dalej. Widzę, że masz tutaj również w skupie kiszonkę, a samych skupów, no, też masz czym przebierać i wybierać. Jest tego dość sporo. No może nie kilkanaście, ale kilka na pewno. Ładnie to wygląda.
z perspektywy alternatywy takiej, że po prostu masz wybór. Tutaj masz co jeszcze? Widzę, nie, widzę, tutaj masz coś poschnięte na polu 213. Tak? No. Czekaj no, po barwie to albo to jest ziemniak, albo rzepak. Bardziej chyba rzepak to jest. Rzepak ci uschnął tutaj. Nie zdążyłeś go zebrać. Nie, bo to jest sąsiada, to nie mój, to już nie moja wina. A, że niby sąsiada, no tak. O, jeszcze taka ciekawostka, też z Farmiga 17. Moi drodzy, teraz jak wbijamy do mapy, to mamy, znaczy teraz w 15, mamy coś takiego, że możemy wykupić pola w całej wsi. W 17 też tak będzie, ale te pola, które nie są kupione, to nie są, że są to pola bezpańskie. To są pola naszych sąsiadów i nasi sąsiedzi będą nam zlecać pracę na jakimś polu, na przykład, jak mamy tutaj wykupione, strzelam, pole 103, i tak dalej, pole 57 i 59 i pole 63. A na przykład pole 64, które nie jest nasze, jest polem sąsiada. I na przykład sąsiad może nam dać zlecenie. Słuchaj no, ja tutaj potrzebuję, żebyś mi tutaj pomógł w żniwach. Pomożesz? Odpalę ci. No jak nie jak tak. No i pracujesz u sąsiada. Także mamy czynniki, że tak powiem, ludzkie, czyli moi drodzy, nie jesteśmy sami we wsi. Jesteśmy z ludźmi, którzy również od nas potrzebują pomocy i za to nam płacą. Fajnie, nie? Co jeszcze? Bo tak przewijam, przewijam. Tutaj masz. Dobra, ja widzę, że masz też jeszcze co do pokazania. W takim razie prowadź nas tam, gdzie chciałeś nas zaprowadzić. No Może to tak po z prostu, buta na trójce. no to z buta, czy idziemy na tą wieś szybko po te dwa, te, Tak, jak tak, ty tak, wujek tak, mówisz, tak. No. jelonki? Znaczy, nie. Od razu z buta prowadź Aha. nas na te miejsca, gdzie chciałeś pokazać. Czyli te... No to wujek Co tam mówił chciałeś głównie, że są, pokazać? Bo już nie pamiętam. że są ładne widoki, no to idziemy na tym. Możemy się przejść tutaj dłuższą drogą trochę, żeby wujek No pokazał to jeszcze te bij ujęcia, trzeci idziemy. bieg i prowadź. O, właśnie. O I to mi na. chodziło. I pójdziemy na ten, na trzecią farmę jeszcze. Tak jest. Na trzecim biegu. Także, moi drodzy, mamy turbo odpierniczacz. Tutaj jest następna rzecz, która jest podczas też jakby nauki, której też z kolegą musimy zrozumieć, jak to działa. Tutaj można przywieźć tą właśnie tą zieloną przyczepą, obornik płynny, i to jest tak jakby jego oddzielny magazyn i wtedy się tutaj podjeżdża to się rozkłada i można sobie ją napełnić. To jest taki dodatkowy magazyn jakby to Magazyn było. po prostu na obornik No. płynny. Tak ja też takie coś mam na swojej farmie, tylko że ja mam gliniankę przykrytą folią, no i tyle. Bo to jest takie, żeby nie jeździć po całej mapie do danego pola, to są przy których polach te Jakbyście właśnie magazyny. chcieli na grzyby, na ryby i na dziki, to już wiecie gdzie. Ja tutaj widzę, masz pompę. Tu pewnie z rzeczki pompujesz wodę do cystern. Ładna, ładna mapa. Powiem ci szczerze, że naprawdę mi się ta mapa podoba. Naprawdę fajna mapa. I zobaczcie te wszystkie krzaczory, które rosną nad tą rzeczką. To wygląda, kurczę, jak w realu. Imponujące. Też fajne tabliczki informacyjne, żeby po prostu zakupić pole. Też mi się to podoba. I Wygląda to po prostu interesująco. dla tych, co bardzo lubią skracać drogi, to tutaj niestety jest zła nowina, ponieważ krzaki, praktycznie każdy krzak ma kolizjony, więc tutaj nawet przez takie krzaki się nie przejedzie. Ale w takich przypadkach zawsze drażni mnie to, że jak jedziesz wysoką maszyną gdzieś pod jakimś drzewem, to drzewo cię chwyci. Gdzie też miałem to na tej mapie, którą wspomniałeś wcześniej. Jak? Nada co? Nadasa la fana, tak. Jezus. Naga Dobrze. Natalia, no niech się tak te pole nazywa. Naga Natalia. No i dobrze, na tej nagiej Natalii zatrzymało mnie, kurde, listek drzewa. Ileś tam tonowy, rozumiesz, kombajn zatrzymał, koniec, nie pojadę. Diablo, ty mnie miałeś prowadzić, gdzie miałeś mnie prowadzić, bo ja się tutaj błąkam. No bo wuj, ja idę za wujkiem, bo wuj, a Nie, wujek ja nigdzie nie mam iść będzie. za tobą, prowadź A, dobra, mnie. no to chodź, wujku. Idziemy. No, po raz dziesiąty mówię, prowadź mnie tam, gdzie chciałeś mnie Ale ja. zaprowadzić. Jak fajnie się przez te miasta przebija na trzecim biegu z nogi. O Boże, zgubiłem się. Pogubił się. Miałeś A pokazać to. tam coś jeszcze. No idziemy na ten trzeci ten. Trzecią wieś, jakby, No i która.
Ty się dziwisz, że ja do ciebie jechałem przez tydzień, kurczę, jak w tym mieście się pogubiłem, no. Gdzie on mi teraz dał nogę? Wiecie, gdzie on dał nogę? Tutaj tu jest, na wprost. Dobra. Widzę, już cię widzę. Tutaj też jest jakaś, kurczę, pompa. No to jeszcze od nasza odbornik. Farma, co byliśmy. No, 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 no. No, prowadź, prowadź. Ładna, ładna mapa, naprawdę. Tutaj są owce. Ogólnie, to jakby. Niestety przeze mnie niezakupione. Ale tutaj one są. Ale tutaj są. Aha, i jeszcze... do kurcoków prowadź, do kurcoków. Do tych 300 kurcoków, o których zapomniałem. 300 kurcoków. Ty, można tutaj nazwać tą twoją farmę 300, tak jak w tym filmie. Spartanie i tak dalej. O, jajku. Chcesz wujek kilka jajek? Ale jaja, on tu ma jaja. Aha, to gdzie te 300 kurek? No, nie ma. Wszystko siedzi w domku. Nie no, nie widać 300 kurek. Przyznaj się, zjadłeś połowę z nich. Nie, no to tak naprawdę jest chyba maksymalna ilość kurek, chyba coś 20 czy ileś no. biegających po mapie, a potem reszta to statystyki. Znaczy wujku, wiesz, nie patrzę ile ty widzisz, bo ja widzę całkowicie inaczej, bo raz ja z kolegą tu przyszliśmy sobie popatrzeć, to okazało, to ja widziałem 9 kur, a on naliczył 36. Dobra, więc, no. To jest to, co ty chciałeś pokazać, ten czyli te kury, tak? Ja tutaj się jeszcze przejdę po... No bo tu jest, i tu jest wieś jeszcze. Tak, tak, ja wiem. Właśnie chciałem to powiedzieć, że przejdę się po tej wsi, bo pokazałem to na mapie, gdzie to jest, ale nie pokazałem samej wioski, bo to jeszcze nie jest koniec. Tam jest jeszcze jedna wioska, ale to już zostawię dla tych, którzy po prostu sobie tą mapę zainstalują i sami będą sobie już eksplorować, żeby nie było, że zdradzamy tutaj wszystko. Tutaj mamy pewnie jakiś tartak, bo usłyszę piłę, cyrkulatę, więc tutaj pewnie można przywozić pnie, drewna, deski wyrabiać, wióry sprzedawać. Widzę tutaj kolejny silos. No jest tego tutaj dość sporo. Maszyny, jak nie na swoim gospodarstwie, to można pochować gdzieś tutaj w hangarach znajdujących się na terenie całej mapy, żeby po prostu nie jeździć tymi maszynami po całej wsi, bo proszę, ten trampolina nawet, bo można po prostu maszyny zostawić gdzieś. O, proszę bardzo, jaki fajny pomysł na zakończenie drogi przy zakończeniu mapy, po prostu zastawione objazd czy coś takiego na B22. Tak jest, także pomysłowość na tej mapie jest w 100%, moi drodzy, widoczna na każdym kroku. Proszę bardzo, tu mamy jakieś malutkie mostki, jakaś rzeczka płynie, fajne dźwięki. Czego mi tutaj brakuje, to jedynie ćwierkania jakichś ptaszków, szczekających piesków, brzdęczących pszczółek i tak dalej, ale akurat pszczółki to nie żałuję, bo mnie to raczej denerwuje, jak mi jakaś mucha czy pszczoła bzyka do ucha. Czasami mnie to denerwuje. Tak, wujku, bo cię zgubiłem, nie wiem, do ciebie dojść. No, po prostu idę tą główną drogą. A, tutaj, tak. No to tu jest następna, jakby jest ostatnia wieś. Chleb chyba, nie? Chleb, tak, chleb. Ja słyszę. Świnki, czyli tu mamy chleb. No, widzimy też te budynki, które już znamy z innych map, ale też widzę dużo nowych tekstur, które dopiero po raz pierwszy tutaj ujrzały światło dzienne, czyli tak jak powiedziałeś, jeżeli autor tej mapy zastosował jakieś skrypty indywidualne dla tej mapy do naprawiania ciągników, to na pewno też użył jakichś tekstur budynków, nie? Czy chciałeś coś jeszcze na zakończenie powiedzieć na temat tej mapy? Czy jest jeszcze coś, co nie powiedziałeś, a że tak powiem, trzymasz asa w rękawie na zakończenie? Nie, no raczej wszystko co miałem powiedzieć, no to raczej powiedziałem. Czyli to wszystko, co chciałeś pokazać, wszystko, co chciałeś powiedzieć. Resztę sobie widownia sama najwyżej znajdzie. No też tak myślę, że z tej eksploracji nie będziemy wszystkiego zdradzać, bo widownia, która będzie chętna na zainstalowanie sobie tej mapy, a jeszcze ją podlinkujemy w opisie do tego filmu, ale tylko samą mapę, bez modyfikacji, żeby nie było. Tutaj po prostu diabluś, jak widnieje mi na tym spiku, podeślę mi link do tej mapy, tak żebym wam mógł dać w opisie do filmu i każdy z was sobie po prostu sprawdzi. Każdy chętny. Jak widać z lotu ptaka, te pola wcale nie są takie małe. Wcale nie są takie małe, widzicie? A jeszcze przypominam, że można je połączyć.
wystarczy tylko pług i na przykład z kilku takich zrobić jedno duże. Bo czemu nie? Proszę. Także jest tutaj co do roboty, moi drodzy, jak i w mieście, tak i w polu. No cóż, Diablo, w takim razie, ja tobie dziękuję za zaproszenie, ja podwijam, że tak powiem, moją miniówę i lecę dalej, spadam do kolejnych gospodarzy, którzy już czekają, kiedy ja wjadę im na farmę, kiedy pokażę ich farmę, ich gospodarstwo tutaj. O kurczę, zobaczcie, bezludna wyspa, niczym Cizus. Po lustrze wody przejdę na bezludną wyspę, zobaczymy co tam jest. Może znajdę tu jakieś skarby, może jakąś, nie wiem, złotą rybkę złowię albo co. Nie ma tutaj nic takiego, nie ma tapczana. Gdzie się jeszcze zaklinowałem w tych krzaczorach? Wo! To się nazywa eksploracja. Byłeś tu kiedyś? Nie, to może pójdę do ciebie, wujku. No, też no come on! O, i tu w tym pięknym miejscu. Co? Powiem, że te piękne tepki to mnie wróciły z powrotem na tamto pole. Aha, to trudno. No tak czy owak, moi drodzy, jeżeli ktoś nie chce chodzić po wodzie niczym Cizus, może sobie usiąść po prostu na ławeczce i pooglądać te piękne krajobrazy. No. W takim razie, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, ja już dźwigam kiecę i lecę do następnego gospodarza. A tobie, Diablo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję ci za prezentację i co byś chciał jeszcze powiedzieć ostatnimi słowami, zanim zginiesz? No to polecam wszystkim tą mapę, kto jest zainteresowany, to niech pobiera, tak jak wujek mówił, link będzie w opisie u wujka. No i to ja, wujek, lecę na swoją farmę robić dalej, a ty sobie idź do następnej farmy. Ja idę do Diabła. Do zobaczenia, Diablo, i wiesz co, ty, grzecznie mi tutaj, dobrze? Dobrze. No, cześć, bo się skarżę na ciebie, Diable 1, no. No, także no, no, no to dość widzenia. Moi drodzy, ja muszę tutaj chycić jakiegoś PKS-a. Aha, no to zobaczcie, nic mi nie dał. Nic mi nie dał, no Diablo. No to wujku, 1. No to dobrze, no to chodź. Chodź, wujku, chodź. Ty, ja tak, tak bardzo dostanę. Chcesz. Co dostanę? Nie chciałem. No to jak chodź wujek, za garaż, dam ci tak w ryj, nie? Nie no, coś. Nie no, dobra. Nic nie mówiłem. No diabły tak robią, no. To one mają takie zagrania, diabły. Co tam no to jeszcze? Wujek, no to chodź. Na szybko na tą farmę. Stać mi, najwyżej się dorobi. No to bierz któregoś z tej trójki. Z tej trójki? Tu masz. Tak, masz swojego cichego Fenda, to jest 240 koni, tego John Deere'a 260 i 360, wybieraj któregoś. To ja biorę tego Fenda, tego. Czerwonego? Te 700, no czerwonego, tego twojego ulubionego biorę. No dobrze, to wujku bierz. Ale pamiętaj, on z twojej farmy musi zniknąć, musisz sobie kupić nowego. Dobrze, to się przekoloryzuje na pomarańczowy najwyżej. Haha, moi drodzy, i tą sensacyjną wiadomością naprawdę już kończymy ten odcineczek i dość widzenia, do zobaczenia, do następnego, miłych wakacji, miłych urlopów i dość widzenia na dziś. Hello, papa. Pa.